W tym filmie opowiem o jednym z bardziej popularnych kryteriów zbieżności szeregu, mianowicie o kryterium D'Alemberta. Teraz, ponieważ to kryterium w swojej istocie pochodzi z porównania danego szeregu z szeregiem geometrycznym, przypomnijmy sobie najpierw sytuację szeregu geometrycznego. Czyli mamy szereg geometryczny, suma od n równego jakiejś k do nieskończoności, a q do n tej. Czyli co? Zaczyna się od a q do k tej, potem jest a q do k plus pierwszej, plus a q do k plus drugiej i tak dalej. I to jest szereg geometryczny, czyli każdy następny wyraz powstaje przez pomnożenie poprzedniego przez ustaloną liczbę zwaną ilorazem tego szeregu, czyli to jest właśnie to q. Prawda? Razy q, razy q. Albo innymi słowy, jeżeli wezmę dwa sąsiednie wyrazy, czyli a q do n plus pierwszej, to jest wyraz o numerze n plus 1 i podzielę przez wyraz poprzedni, wyraz o numerze n, to ten iloraz jest stały i wynosi właśnie, no to jest właśnie iloraz tego szeregu. No i teraz wiemy, w filmach o szeregu geometrycznym to wykazaliśmy, że no nawet umiemy obliczyć sumę takiego szeregu w niektórych sytuacjach, a te sytuacje są takie, że jeżeli moduł Q jest mniejszy od 1, to szereg jest zbieżny. Szereg zbieżny. No i nawet wiemy, ile ta suma wynosi. Natomiast jeżeli moduł Q jest większy równy 1, to szereg geometryczny jest rozbieżny. No i mniej więcej, prawda, idea jest taka, że jak moduł Q jest mniejszy od 1, to każdy moduł każdego następnego wyrazu jest coraz mniejszy i moduły tych, czyli ten wyraz ogólny tego szeregu, no przynajmniej dąży do zera, to widać. No, czy on jest zbieżny, no to właśnie wynika z tych rozważań, o których mówiliśmy w filmie o szeregu geometrycznym. Natomiast jeżeli moduł Q jest większy od 1, większy równy 1, no to jasne jest, że taki szereg nie spełnia warunku koniecznego zbieżności, no bo ten wyraz nie dąży do zera. No dobrze, to tyle o szeregu geometrycznym. Teraz przechodzimy do kryterium D'Alemberta i powiedzmy, że interesuje nas następujący szereg. Suma, powiedzmy, od n równego 7 do nieskończoności, n do 10 przez n silnie. Prawda? Czyli to an, tak, to jest n do 10 przez n silnia. Tutaj przypomnę, że n silnia to jest iloczyn wszystkich liczb od 1 do n, czyli 1 razy 2 razy 3 razy n. No to jest bardzo szybko rosnąca funkcja. No n do 10 też jest rosnąca, czyli jakby licznik i mianownik tego ułamka dążą do nieskończoności, no ale to takie przypatrzenie się, jak to wygląda, no to n silnia widać, że dla dużych n-ów rośnie dużo szybciej niż n do 10. No i pytanie jest, czy ten szereg jest zbieżny, czy rozbieżny. No nie jest to oczywiście szereg geometryczny, no ale być może spróbujmy policzyć, tak jak tutaj, prawda, idea jest taka, że policzmy sobie iloraz dwóch sąsiednich wyrazów. Być może ten iloraz będzie mały, no jeżeli ten iloraz będzie mały, na przykład mniejszy od jedynki, no to wydaje się, że można by porównać nasz szereg z szeregiem geometrycznym, ponieważ szereg geometryczny o ilorazie co do modułu mniejszym od jedynki będzie zbieżny, to nasz szereg być może też byłby zbieżny. Czyli policzmy teraz a n plus 1 przez a n. No czyli co? Czyli to jest tak, n plus 1 do 10 przez n plus 1 silnia. No i tu musiałbym podzielić przez to samo, ale podzielić zamiast mieć piętrowy ułamek, to ja pomnożę przez odwrotność an, prawda? A odwrotność an to jest n silnia przez n do 10. No dobrze, i co teraz dostajemy? No n plus 1 silnia, prawda? N plus 1 silnia, to wiemy, że to jest n silnia razy n plus 1. Czyli tutaj mam tak, no może napisać tak, n plus 1 przez n do 10, prawda, o, te dwa człony, razy n silnia podzielone przez n silnia razy n plus 1. No widzę, że tak, że n silnia mi się skraca, no a to mogę zapisać jako 1 plus 1 n do 10
razy 1 przez n plus 1. To jest iloraz tych dwóch kolejnych wyrazów. No dobrze, no więc ten iloraz oczywiście nie jest stały, no to nie jest szereg geometryczny. No ale prawda, dla zbieżności szeregu ważne jest, jak się zachowują dalekie wyrazy. Ważne jest, co się dzieje dla dużych n-ów. No więc zobaczmy, co się dzieje dla dużych n-ów, czyli na przykład policzmy, zobaczmy, czy istnieje granica tego ilorazu. Czyli policzmy sobie może granicę przy n dążącym do nieskończoności a n plus 1 przez a n, czyli to jest granica, tak? No, 1 przez n plus 1 razy 1 plus 1 przez n do potęgi 10. No to co, mamy iloczyn dwóch ciągów, jeden z nich dąży do zera, no a drugi to jest 1 plus 1 n do 10. No to jest, prawda, stwierdzenie o granicy iloczynu, to co w nawiasie dąży do jedynki przy n dążącym do nieskończoności, no to cały ten ciąg dąży do jedynki do potęgi 10, czyli nadal jedynka, no i ta jedynka jest dzielona przez mnożona przez ciąg, który dąży do zera, czyli ta granica jest 0. No dobrze, czyli widzimy, że jak n jest bardzo duże, to iloraz dwóch kolejnych wyrazów dąży do zera, czyli w szczególności jest mniejszy od jedynki. Wobec tego wygląda na to, że chciałoby się powiedzieć, że ten szereg no jakoś jest, być może dałoby się oszacować ten szereg przez jakiś szereg geometryczny, począwszy od pewnego miejsca przynajmniej, no i ten iloraz byłby mniejszy od jedynki, czyli ten szereg byłby zbieżny. No i teraz nie wchodząc tutaj w szczegóły, właśnie mniej więcej tak wygląda dowód tego, ale tego kryterium D'Alemberta, bo to właśnie jest kryterium D'Alemberta. To teraz sformułujmy to kryterium D'Alemberta precyzyjnie. Kryterium D'Alemberta. Czyli mamy pewien szereg, suma od n równego k, powiedzmy, do nieskończoności an. No i liczymy granicę właśnie modułu, dokładnie rzecz biorąc, to nie musi być szereg o wyrazach dodatnich, ale liczymy granicę modułu przy n dążącym do nieskończoności. No, to nie jest najbardziej ogólne sformułowanie tego kryterium, ale ono działa w bardzo wielu przypadkach. Więc powiedzmy, że istnieje taka granica, nazwijmy ją L. Wtedy, otóż tak, no to jest oczywiście liczba dodatnia, prawda? Bo tutaj mamy ciąg o wyrazach nieujemnych, czyli to L jest na pewno większe równe 0, to wiemy. Wtedy, jeżeli L jest mniejsze od 1, to szereg jest zbieżny. Zbieżny. No właśnie, prawda? Czyli dla dalekich n-ów ten szereg się zachowuje mniej więcej, albo jest, lepiej powiedzieć, może być oszacowany przez pewien szereg geometryczny o ilorazie mniejszym od jedynki. I wiemy, że taki szereg jest zbieżny. Jeżeli L jest większy od 1, to rozbieżny, to wiemy, rozbieżny. No również, prawda, jeżeli ten iloraz jest dąży do pewnej liczby, która jest większa od jedynki, to jasne jest, że taki wyraz ogólny nie może dążyć do zera. Wobec tego na pewno ten szereg nie spełnia kryterium koniecznego zbieżności szeregów. Natomiast może się zdarzyć, że L jest 1 i wtedy to kryterium nie działa. Wtedy nie wiadomo. Wtedy to kryterium nie może być zastosowane do tego szeregu. No i zobaczmy, wobec tego, tak jak tutaj dla naszego szeregu, to jest to nasze L, L jest równe 0. Wobec tego, no tutaj moduł możemy opuścić, dlatego że ten szereg jest szeregiem o wyrazach dodatnich. No i wobec tego kryterium D'Alemberta, ponieważ ten granica ilorazu dwóch sąsiednich wyrazów istnieje, i jest mniejsza od 1, wobec tego ten szereg jest zbieżny, ponieważ to jest szereg o wyrazach dodatnich, więc fakt zbieżności możemy zapisać w skrócie w ten sposób, że ciąg sum częściowych jest ograniczony, ponieważ dla szeregów o wyrazach dodatnich ten ciąg sum częściowych jest rosnący, to ograniczoność oznacza zbieżność, czyli ten szereg jest zbieżny.